Lecimy dalej. Na liście mamy, Boże, błąd niewiedzy, argumentum ad ignorantiam, czyli ja o tym nie słyszałem, więc tego nie ma, więc tego nie ma. No, błąd ignorancji, tak? Znowu to samo często spotykane na kanale, mi się to nie przydarzyło, więc tak nie jest. Nie ma, łączy się to tak ciężko, ten jest bardzo bliskie kolejnego, to tu może mówię to razem, porzucenia dowodu, czyli ja mówię, że tak jest, nawet jak nie mogę tego udowodnić, nie potrafię, nie mam na to dowodu, ty mówisz, że tak nie jest. I nie masz na to dowodu, to ja zaraz wyskakuję z gadką, że no skoro dowodem na to, co ja mówię, jest brak dowodu na to, co ty mówisz. To jest dość blisko tego błędu niewiedzy, często występuje po sobie, no bo tak, osoba, jaki argument niewiedzy, no ja tego nie spotkałem, to nie wiem, tak? No ale to ty nie wiesz, no ale udowodnij, że tak nie jest, bo tylko ty nie wiesz, to udowodnij, że jest. No, nie wiem, ciebie proszę. Aha, czyli nie wiesz, no więc widzisz, że jest tak, jak ja mówię, nie? Tak to wygląda. Znowu jest to bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o samoobronę, ogólnie przyjęte przetrwanie, bo większość instruktorów samoobrony nie była w sytuacji kryzysowej, w sytuacji stresowej, nie walczyła o życie, nie była bliska walki o życie. Nie walczyła, nie miała porządnego sparingu na macie jakiegoś międzyklubowego. Między swoimi to tak jest inaczej, ale z obcą osobą, a już nie mówię na turniejach. Więc bardzo wiele rzeczy nie mieści im się w głowie. Bardzo wiele rzeczy nie przeżyli. No, a nie chcąc uchodzić za osobę niezorientowaną, podtrzymać swój fałszywy autorytet niszcza samoobrony, no muszą jakoś z tego wybrnąć, muszą jakoś z tego wybrnąć. No to często to się ja spotykam w kontaktach właśnie z magikami. Nie, to przekręciłem, tu jest dobrze, to nie ruszamy, to ruszamy. Natomiast jest to bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza to dla tych osób, ale też dla podopiecznych, bo to, że się ty z tym nie spotkałeś, bo to jeszcze jest dość argument, jeśli ktoś bardzo dużo, że tak powiem, przeżył sytuacji. To należałoby wziąć pod uwagę, że to nie występuje zjawisko, albo występuje tak rzadko i w tak specyficznych sytuacjach, że na Twoim poziomie to Ty o tym w ogóle nie myśl, dla Ciebie to nie istnieje, nie? Czyli tak na przykład, o, zima, żeby daleko nie szukać, tak? Ci widzowie kanału wiedzą, kto to jak, to ci co nie wiedzą, weteran Joński Grom, z którym współpracuję przy wspólnych szkoleniach. Polecam program Dobry, Zły, Brzydki. Nawet dla początkujących osoby, które nigdy nie miały broni w rękach, świetnie sobie na nim radzą. I to nie jest subiektywna opinia nasza, bo naganiamy klientów, tylko pod presją i trafiają w cel. Na równi z dobrze wytrenowanymi zawodnikami, bo ta presja robi z człowiekiem umiejętności, tak. I są, jak mówią statystyki, badania, są tylko 10% wyżej u osób, które praktycznie nie mają umiejętności. Właśnie. Więc jest to bardzo niebezpieczne, no bo mówię, jeszcze miałoby to jakieś tam znaczenie i można i nawet należy do pewnego stopnia wziąć to pod uwagę, jeśli taki pogląd wypowiada osoba, której doświadczenie w danej, ale tylko w danej dziedzinie jest olbrzymie. Natomiast jest masa ludzi, którzy wiecie, gdzie byli, wiecie, ile widzieli, ale on się zna, on jest ekspertem, bo on ma 10. dan w wymyślonej przez siebie sztuce walki. No z tym nie pogodos. Z tym nie pogodos. I co wtedy? On ci mówi, że tak nie może być, idziesz na ulicy i coś takiego masz i co? I jest podwójny szok, podwójny stupor. Bo raz, że ty jesteś zaskoczony samym wystąpieniem sytuacji, a dwa, tym, że
Tak miało nie być, ale jest. Ale miało nie być, ale jest. I to, że miało tego nie być, wcale jakoś nie zmienia sytuacji. Ona magicznie nie znika. Co na to trener? Telefon do przyjaciela czy koło ratunkowe? No właśnie, no właśnie. Także to są bardzo niebezpieczne, niebezpieczne rzeczy. Także należy na nie uważać, no bo jak już mówiłem, będę to powtarzał, w świecie walki o przetrwanie survivalu, czyli tam se tego bushcraftu tam, czy takich, wiecie, biegania po krzaczkach, czy walki w obronie własnego, czy innych zdrowia i życia, błędy rozumowania, co za tym idzie, błędy logiczne przekładają się na błędy w postępowaniu i są potencjalnie śmiertelne dla nas, dla was, dla ciebie. Także unikajcie, unikajcie, uczcie się identyfikować i wasze dyskusje będą lepsze i będziecie, nie będziecie, będziecie się mniej denerwować w dyskusjach z gołębiami. Więcej dyskusji będziecie mogli w cudzysłowie wygrać, tak, jeśli wam na tym zależy. Przede wszystkim będziecie bliżsi poznania prawdy. I tyle. Prosimcie w siłę, bawcie się dobrze.